Cześć, witajcie, tutaj Marcin, zapraszam Was dzisiaj na porównanie dwóch świetnych zestawów klawiatur, czyli Combo od Grandiasa, klawiatura Ares Essential plus myszka Aurea oraz zestaw od firmy Rappu V100. W obu przypadkach są to podświetlane klawiatury membranowe oraz podświetlane myszki optyczne. Cena podobna, bo oscylująca w granicach 200-250 zł, więc sprzęty naprawdę mogą sobie w tej kategorii godnie powalczyć. Oba zestawy mają mnóstwo zalet, zobaczycie je za chwilę. Zobaczycie też, jakie są mankamenty poszczególnych zestawów, elementów zestawu. Jesteście ciekawi cen? Sprawdzicie w opisie filmu, a teraz już zaczynamy. Zapraszam! Rozpoczynamy nasze porównanie. Tak więc przed nami dwa świetne zestawy, klawiatura plus myszka. W obu przypadkach są to klawiatury membranowe podświetlane oraz myszki optyczne. Klawiatury łączy to, że i jedna i druga ma oprogramowanie, tak samo myszki zresztą, ale też oba te modele posiadają anti-ghosting na 19 przycisków wciśniętych jednocześnie, więc w zupełności wystarczająca rzecz do grania. Obie też posiadają klawisze multimedialne, natomiast występują tutaj pewne różnice, ponieważ w przypadku Grandiasa mamy to pod funkcyjnymi, a w Rappu mamy osobno. Tak więc pierwszy zestaw to Grandias Combo, tak się nazywa, a w skład jego wchodzi klawiatura Grandias Ares Essential oraz optyczna myszka Aurea, której maksymalne DPI wynosi 2500. Natomiast Rappu V100 to zestaw składający się również z klawiatury membranowej oraz myszki optycznej o rozdzielczości do 3000 dpi. Teraz przyjrzymy się po kolei elementom tych zestawów, zobaczycie podobieństwa i różnice. Dodam tylko, że ceny tych zestawów są bardzo podobne, nieco powyżej 200 zł, różnica maksymalna około 30 zł pomiędzy tymi zestawami, więc można powiedzieć, że cenowo idą łeb w łeb. Obie też moim zdaniem są warte swojej ceny, naprawdę bardzo dobre zestawy. I Grandias i Rappu dostały wyróżnienie mojego kanału, więc w tej cenie po prostu bardzo dobry sprzęt. Dokładne ceny sprawdzicie sobie też w linkach w opisie filmu. Zapraszam tam wszystkich ciekawskich i chętnych na zakupy oczywiście. A teraz rozpoczynamy porównanie. Na początek klawiaturki, moi drodzy, klawiatura firmy Grandias, jak widzicie, jest taką klawiaturą dość kompaktową, powiedzmy normalnych rozmiarów. Nie jest jakaś specjalnie duża, nie jest też klawiaturą pozbawioną keypada, jak to czasami bywa z mechanicznymi. Natomiast tutaj mamy tradycyjną membranówkę z cicho pracującymi klawiszami. Mają one taką gumowaną powłokę, więc przyczepność palca jest bardzo dobra, fajnie się na tym pisze. Mamy dodatkowe przyciski tutaj po boku, zmiana podświetlenia, mamy trzy kolory. Przełącznik WSAD na kursory zamienia po prostu to ich funkcje oraz tryb autofire. Dodatkowe przyciski mamy tutaj na dole, możemy sobie zaprogramować jakieś makra, jakieś funkcje dowolnie. Następnie multimedia tutaj u góry, do czego wszystko służy, nie będę już tu przypominał, ponieważ myślę, że wszystko świetnie widać. Mamy potem regulację jasności podświetlenia, jaśniej, ciemniej plus pulsacja oraz też powtórzone mamy to tutaj. Klawiatura, jak widzicie, bez jako takiej podpórki pod nadgarstki, jest taki kawałek tutaj przestrzeni, ale jest to za małe. Poza tym mamy tutaj przyciski gamingowe, więc teoretycznie można położyć dłoń tutaj i tutaj. Natomiast nie jest to zbyt wygodna podpórka pod nadgarstki. I od spodu mamy bardzo dobre antypoślizgi, gumowane podwyższenia i takie miejsca, jak widzicie, do przeprowadzenia kabla. Niestety kabel mamy tutaj bez oplotu. Jest to taki kabelek. Skok klawiszy jest średni, reagują miękko, lekka siła wystarczy do aktywacji. Oczywiście klawiaturka dobrze sprawdza się tak w pisaniu, jak i w grach. A teraz model Rappu V100. Ten cechuje się tym, że kabelek jest już w oplocie. Zobaczcie. Natomiast znowu mamy przeciwwagę, czyli na przykład niegumowane podwyższenia, dlatego ta klawiaturka biurka trzyma się troszeczkę gorzej, natomiast i tak przyczepność jest przyzwoita. Mamy już tutaj większą podpórkę pod nadgarstki, taką prawie że wystarczającą dla osób o dużych dłoniach, dla osób o mniejszych dłoniach myślę, że wystarczy. No i co mamy?
też dużą spację jak w tej klawiaturce. Nie mam za to logo producenta takiego dużego jak tutaj, natomiast mamy napis V Pro. Klawisze troszkę się różnią, bo jak widzicie są takie bardziej kanciate, nie są tak zaoblone jak tamte, natomiast pisze się na nich fajnie i pod względem głośności jest podobnie. Moim zdaniem jest minimalnie głośniejsza, natomiast w Gamdiasie co jakiś czas zdarza się na przykład, że spacja zaskrzypi. Tutaj tego problemu już nie ma. Nie mamy tutaj co prawda klawiszy gamingowych, natomiast jest oprogramowanie, a klawisze multimedialne mamy umieszczone osobno u góry, co oczywiście jest rozwiązaniem wygodniejszym, ponieważ nie musimy szukać FN-a i dusić czegoś razem, tylko sobie klepniemy i wszystko działa od razu. Tak więc jak widzieliście, obie klawiatury mają dużo plusów i mają jakieś tam drobne niedociągnięcia, mankamenty. Powiem Wam, że jakby najlepsze cechy z tych klawiatur połączyć w jedność, pewnie powstałaby idealna klawiatura membranowa, ale i tak oba sprzęty mają naprawdę takie drobne wady, a nadrabiają to ogromną ilością zalet. No i moi drodzy, teraz to, co najbardziej lubimy w klawiaturach podświetlanych, czyli podświetlenie. W przypadku Gamdiasa już Wam pokazuję. Podświetlenie jest dość mocne, moim zdaniem nie jest przesadzone, nie razi po oczach. Nie jest też jakieś super jasne. Jest to wszystko czytelne, natomiast bez przesady, wszystko z umiarem, jak najbardziej fajnie. Podświetlone mamy tutaj tylko same wycięcia na cyfry i literki. No i świeci nam się logo. I moi drodzy, mamy ten przycisk, o którym Wam mówiłem. Trzy kolory, zielony, czerwony oraz żółty. I to jest wszystko. Możemy też wyłączyć i możemy włączyć sobie tryb pulsacji. Z FN-em możemy sobie to ściemnić lub rozjaśnić. Natomiast w przypadku Rapu podświetlenie jest już w 16 milionach kolorów. No i tutaj już, moi drodzy, mamy podświetlane nie tylko te wycięcia, ale też, jak widzicie, całą strefę. W tej chwili jest pulsacja i zmiana kolorów, natomiast możemy sobie w każdej chwili ustalić jeden tylko kolor i bez zmienności. Tak więc to podświetlenie, moim zdaniem, również jest nieprzesadzone, nie jest też za słabe. Bardzo dobrze sprawdza się w ciemnym pokoju. No i teraz czas na myszki. Zobaczcie. Obie są raczej dość duże. Wagę mają też podobną, z tym, że Aurea możemy dociążyć. Tutaj mamy ciężarki i obie myszki mają sensory optyczne. 2500 oraz 3000 dpi. Jeśli chodzi o ślizgacze, to moim zdaniem wygrywa Rapu. Ma większe ślizgacze i wydają się być lepszej jakości niż te u Gamdiasa. Chociaż te u Gamdiasa też są naprawdę dobre. Tylko że ja osobiście wolę większe ślizgacze. Widzicie też elementy podświetlane. W Rapu jest to tutaj te miejsca oraz znaczek V Pro. Natomiast w Gamdiasie mamy rolkę plus znaczek Gamdiasa. Myszki różnią się bardzo. W moim osobistym rankingu wygrywa myszka Rapu, ponieważ jest profilowana pod gracza praworęcznego. Zobaczcie, mamy tutaj gumowane elementy, bardzo dobry chwyt, dłoń bardzo fajnie leży we wszystkich chwytach. Myszka średniego rozmiaru, natomiast dobra też dla ludzi o dużych dłoniach. Mamy bardzo fajnie wyprofilowane klawisze, lekko klikające, fajną dużą rolkę gumowaną z klikiem i przełącznik DPI. Jak słyszycie, głośny, trzeba go mocno wcisnąć, to jest akurat zaleta moim zdaniem, bo przypadkiem sobie nie zmienimy DPI. I mamy dwa duże przyciski boczne. Kabelek w oplocie, ponownie jak w przypadku klawiatury, i pozłocany wtyk USB. Teraz Aurea. Tutaj znów mamy do czynienia z myszką, która kabelka nie ma w oplocie, lecz jest to mysz uniwersalna. Tak dla graczy praworęcznych, jak i leworęcznych, mamy po jednym przycisku po bokach. Bardzo lekko chodzące, jest to imitacja stali, natomiast jest to plastik. Troszkę ten przycisk wygląda tak niezbyt solidnie, natomiast sprawdza się ok. Mamy szeroką rolkę, gumowaną też z podświetleniem. Działa jako przycisk i mamy przełącznik DPI, też taki, który dość konkretnie trzeba wdusić, nie aż tak mocno jak tutaj, ale też przypadkiem nie zmienimy sobie DPI. Mamy też tutaj takie R i przyciski wydające nieco inny ton dźwięku niż te z V100. Troszkę inaczej klikają, ale głośność jest generalnie podobna. Myszka dla mnie troszeczkę mniej wygodna, ale naprawdę udana, ponieważ myszka taka bez profilowań też ma duże zalety. Bardzo fajnie, że możemy ją sobie troszeczkę odciążyć, dociążyć,
jak chcemy, tymi ciężarkami. Mam tutaj 20 gram, o 20 gram możemy ją sobie odchudzić. Wtedy jest zdecydowanie lżejsza niż myszka Rapu. No i jeszcze, moi drodzy, zobaczcie podświetlenie. No więc zobaczcie, Rapu V100. Roleczka trochę przebija, natomiast główne podświetlenie mamy tutaj oraz tutaj. No i oczywiście sensor optyczny dający po oczach. Tak więc podświetlenie bardzo fajne. Mamy też dowolny wybór koloru, mamy też efekty oddychania. Natomiast w myszce Aurea tutaj już nie ma trzech kolorów jak w klawiaturze. Możemy też sobie te kolory podświetlenia rolki zmieniać. Natomiast to mamy tylko żółte. No i od spodu tak samo czerwony sensor optyczny. Więc moim zdaniem obie myszki są naprawdę bardzo ładnie podświetlone. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie fizyczne porównanie podobieństw, cech, zalet i wad tych dwóch zestawów, świetnych zestawów. Zapraszam Was teraz na podsumowanie. I moi drodzy, podsumowując, oba zestawy ode mnie otrzymały w recenzjach wysoką ocenę. Oba otrzymały też rekomendacje, ponieważ w tej kwocie jest to sprzęt wart tej kasy, dobrze wykonany, funkcjonalny, działający naprawdę świetnie, tak raczej sprawdzający się do wszelakich gier, do Counter-Strike'a, jak najbardziej do Battlefielda, nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli miałbym z tych dwóch zestawów wybrać faworyta, byłoby mi bardzo ciężko, ponieważ jeśli chodzi o klawiaturę, troszeczkę bardziej przypadła mi do gustu klawiatura Ars Essential, czyli propozycja od Gamdiasa. Natomiast bezkonkurencyjną myszką jest myszka zestawu V100, która przypomina bardzo mocno myszkę Rapu V900, która kosztuje 250 zł, czyli więcej niż cały taki zestaw. Natomiast myszka, pomimo że taka troszkę mniej rozwojowa wersja z sensorem optycznym, mniejsze DPI, sprawdza się prawie tak samo dobrze w praktyce. Tak więc porównałem dzisiaj dla Was dwa świetne zestawy, myszka plus klawiatura. Sami wybierzcie, który Waszym zdaniem jest ciekawszy. Ja, tak jak powiedziałem, szczególnego faworyta nie mam. Według mnie oba zestawy są warte swojej kasy. Chcecie sprawdzić cenę? Pamiętajcie, wszystko macie zawsze w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zaglądajcie na mojego Facebooka, zaglądajcie też na kanał, ponieważ ciągle coś się dzieje. Jak film się podobał, łapka w górę, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Dziękuję Wam z góry za to. Pozdrawiam Was, cześć!